Słuchajcie, zobaczcie jak się... O, już po wszystkim. Chcieliśmy wam nagrać, jak się strasznie przytulał Groszek. Zostały na dworze, na zewnątrz. Jak się Groszek przytulał do Fada, by było mu ciepło. Cześć, witajcie w nowym Cześć. Vlogu. Dzisiaj znowu mamy robotę. Przez kozy. Znowu nam przysporzyły trochę roboty. I musimy przekręcić te deski, o których jest mowa. Sami zauważamy ten błąd. I trzeba to naprawić, żeby sobie kozy... Aha, tutaj. I trzeba to naprawić, żeby sobie kozy w końcu nie zrobiły krzywdy. Musimy te deski tam, w które sobie mogą włożyć nogi, dołożyć do góry, żeby nie było tych szczelin między deskami u góry. Ale zostało nam na szczęście jeszcze trochę desek i po prostu dołożymy tam. Mowa o tym, żeby tu na te szczeliny. Na te szczeliny, tak, wypełnić deską. Po prostu musimy od tej strony przykręcić jeszcze jedną deskę do góry. Bo pewnie widzieliście gdzieś w poprzednim vlogu którymś, że ten cwaniaczek włożył tutaj nogę i mu się zablokowała, bo po prostu tutaj w tym miejscu, tu jest grubsza część racicy i zablokował sobie nogę. No i zobaczcie, i on tak będzie robił cały czas. A generalnie wolimy przykręcić tą deskę drugą, dołożyć niż przenosić tamtą. No dlatego, że słuchajcie, tutaj jest przymocowany też paśnik, więc byłoby to za dużo zachodu, więc prościej nam będzie po prostu dołożyć drugą deskę, żeby zabezpieczyć te szpary przed racicami wszędobylskimi. Musicie trzymać? Bateria. Najpierw przygotowujesz wszystkie. Nie bój. Będzie trochę wystawać. Tak, bo jest. Nie mam. Już nie będziemy ciąć. 12 cm nie mam. Nie może być normalnie, trudno. No to nie. O, to jest pasuje. Kurczę, to by lepiej było. A nie da rady dopasować tak, żeby już przynajmniej wiesz. Co? Nie mam. A tutaj też pasuje. No i tutaj jest 12 akurat. I to trudno. 10 mam. To będzie 2 cm znowu szpara. Nie, to szpara nie, bez sensu. To już lepiej tak właśnie. Już lepiej jak troszkę wystaje, to nic nie przeszkadza. Że ta krótsza deska inna. Albo tak będzie musiało być. No to też może być. No to tutaj dotknę inne. Też może tak być. O, wiesz, o tutaj co jest? Nie, no tutaj to nie. No musi być u góry. Ale co, może być ta szpara tutaj? No może, bo to jest co to szpara to nic sobie nie zrobi. Na tego rogu nie wsadzi? No nie, no to już nie popadajmy w paranoję. Widzisz co narobiłeś, dziadu? O! Powiem ci, że może nawet tak by było dobrze, żeby tutaj nie było tej szpary, bo widziałem teraz jak stanął. Jak myślisz? Nie wiem. Nie wiem, jak byś to zrobił? Tak? Czy... Troszeczkę, to... Ty sobie już nic nie robi. To taka w ogóle... To taka wąska, to w ogóle teraz zrobię źle. Albo całkiem już zrobić szparę normalnie na równo, albo w ogóle nie robić jej.
sens. Czego się boicie, Boże? Samo dobrze. Kolej pójdzie. Po jednej starczy. Wystarczy. Już z tym się nie będą siłować. Ach, chyba. Chociaż słuchajcie, z nimi nigdy nic nie wiadomo. Już myślisz, że po roku prawie w nowej... Nie, no nie pół roku. Po pół roku w nowej koziarni już myślisz, że jest wszystko zrobione dobrze, bo nic się nie dzieje. I nagle po pół roku okazuje się, że musisz coś przerobić, bo jednak są w stanie znaleźć coś, czym mogą sobie zrobić krzywdę. Są niemożliwe i niesamowite. Te dziewuchy. I chłopaki. Co? Tak. Podam tu, a podam tam. Co to za kaszelek? Aha, dobre, nowe drewno, nowa deska do odgryzania. Bo po tej stronie już, kochani, jak robiliśmy te boksy, a te robiliśmy w drugiej kolejności, najpierw była robiona ta strona koziarni, potem ta. No i w tej już, słuchajcie, zrobiliśmy dobrze. Wszystkie te deski są na samej górze. Nie wiem po prostu, dlaczego nie pomyśleliśmy od razu i w tych tak nie zrobiliśmy, jak robiliśmy te boksy. To jest jakaś zagadka. To jest bardzo ciekawe. Strasznie ciekawe, bo słuchajcie, my naprawdę zawsze zwracamy uwagę na to, żeby wszystko było bezpieczne, ukus. A tutaj zrobiliśmy coś, co... nie wiem, jakaś lipa. Zostało nam jeszcze to w środku, te dzielące płotki. Też musimy zabezpieczyć, bo też jest tak samo zrobione. Tylko że niestety nie mamy już desek w całości, więc wykorzystujemy to, co było. Wszystkie odcinki musimy wykorzystać. No ale trudno. Ważne, że będzie bezpiecznie. Wiecie, to problem by był jeszcze większy, jak się pojawią maluchy i zaczną skakać na płoty. Dlatego nie ma wyjścia. Trzeba ciągle kręcić. Może powinniśmy nawiązać jakąś współpracę z firmą produkującą wkrętarki. I wkręty. To u... I startakiem. A, i startakiem. Co chwilę drzewa brakuje. Tak, co chwilę drewno, słuchajcie. Nadleśnictwo, proszę się do nas zgłosić. Podamy dane w opisie filmu. Adres, żebyście przywieźli. A jeszcze z dostawą. Nie bój, Lejdusia. Nie bój. Gdzie bezpiecznie Lejdusia miała, tak? To ona lubi. Korowanie. Mam wejść tam i kręcić z tamtej strony? Nie. Kręty mam pomieszane, długie i krótkie. Teraz cięcie, czy to leci? Jak tam jeszcze zrobimy? To z tej strony od chłopców. Tylko przytrzymam. Nie bój, Leoś, Boże. Oj, dalej. Coś tak też kaprawo robiliśmy te deski. Mów, ja będę pamiętał. 56. 73. To już drugą ty pamiętaj. 56 ja pamiętam. Dobra.
Ile? 56? 73. A tam jeszcze trzecia, ale to już zbyt skomplikowane, żeby zapamiętać. I? 73. Tak? Akurat. Elegancko. Daj Lady wkrętarkę. Lady przykręcisz? A to chodź od razu przekręcimy może chłopcom te. Ale nie wiem, czy tu już ma tą końcówkę. A to czarne były kręty. Czarne, no. Czy nie? Aha, czarne to było to, a ta szczotka to nie wiem. W sumie kościółki się nazbierało i teraz już śmiałem się wczoraj do Daniela, że chłopcy to mogą się czochrać tylko nogami o tę szczotkę. O nie, no czarne. No proszę. Ale macie znowu teraz drapanko możliwe. Dobra, słuchajcie, skończone zabezpieczenia. To teraz jeszcze, co jeszcze mamy w planie? Zasuwkę musimy zmienić, bo ostatnio udało się tylko kupić takie badziewie. Straszne, że takie malutkie, ani nie złapać. Wrzyna się to dosłownie w palce, jest to tak cieniutkie, więc wymieniamy na porządną. Czarna kontroluje, czy system zamknięcia może być. To zacznij się sama kontrolować, czy nie uciekniesz. A to jest inne. Trochę siano. Masz, będziesz miała co wyrzucać? No. Tofcia chce. Tofcia ma siano. No ale widzisz. Oczy by chciała, a dupa nie. Dobra. Jeszcze czarna. A Luna? Ma, na razie. Kozy nie mogą za dużo dostawać siana na full, bo kiedyś dawaliśmy w ogóle siano, że pod sufit prawie. I to był duży błąd, bo 3/4 tego, co dostawały, to po prostu lądowało od razu na ziemi. O, tutaj. Dalej ląduje dużo, ale dużo mniej jak się daje, dopiero jak wyjedzą wszystko z pośnika. Także lepiej dawać często, kilka razy dziennie siano, ale po prostu... Żeby wyjadły do końca. W małych ilościach, tak, żeby wyjadały. Wtedy troszkę bardziej szanują to siano. To jest takie śpiewanie straszne, widzę. No, można im trochę dać, słuchaj, słomy tam pod grzędę. Musimy pościelić furon, ale nie będziemy otwierać słomy, tylko weźmiemy i zgarniemy trochę siana tego właśnie wyrzuconego od kóz. Czekaj, Mieliczko, przysuń się. To wszystko jest suche siano. No i tu z korytarza trochę. Kamerzysta. O nie, Bolek. Nie wierzę. Dzisiaj niedziela, uważaj. A my już po obiedzie w sumie.
gdzie mam łopatę? To ty trzymaj, ja pójdę. No, ja bez łopaty nie wchodzę, bo to przecież wariat. Bolesław. A czemu one wyrzuciły jedzenie? No, trzeba no. Bo tam im nie nasypa, teraz sobie to wydziobią jakoś. Cześć dziewczyno. Cześć dziewczyno. Kury nie wychodzą dalej na dwór, bo dzisiaj jest bardzo brzydko. Zimno. Roztopy, jednocześnie pada śnieg i wieje wiatr. Także nie za fajna pogoda i tak by nie były na zewnątrz, nawet gdybyśmy otworzyli, więc nawet im nie chłodzimy w tym kurniku i nie otworzyliśmy ich. Dobra. Wody? O! Palcem przytrzymaj tam pięciutkę. Co? Ciśnienie zrób. Palcem. No i tak trzeba odpłynąć ręką, a nie. Przecież. Od razu zakręć ten zawód. No, robimy sobie lodowisko tutaj ładnie. Na łyżwie. Żeby wieczorem jak przyjdziemy, żeby było ślisko pod nogami. No i co? Co widzisz? Nie, już nie ma być takich razy. Ciepło mi dałeś. Nie, zielonego. Ja tam nie ciepło dałem. Jeszcze stwierdziliśmy, kochani, że wyrzucimy króliczką dzisiaj, sprzątniemy klatki tak na szybko. Ja, żeby już wykorzystać Daniela dzisiaj. Daniela dzień wolny od pracy. Co działa? Jak działa ten preparat Sandezja? Ta sucha dezynfekcja. Proszę, tu ściągnąłem ściółkę i jest suchutka deska. No. Cieszotka, cieszotka. Zobaczcie, jak Daisy się bawi z maluchami. Męczą cię, co? A ty co, Nunek? Nie chcę cię bawić, grubasku. Nie chcę się bawić. Nie chcę się bawić. Co tu takie ciekawe? To takie ciekawe, jakbyście pojadły groszków pewnie, co? Słuchajcie, jak macie psy, to jestem strasznie ciekawy, czy wasze psy też tak lubią wszelkiego rodzaju groszki, czy to od kóz, czy od królików. Bo nasze to jak wpadną na, jak jest sezon pastwiskowy, jak wpadną na wybieg do kóz, no to nie można ich po prostu odpędzić od kóp, no będą żarły, jakby to były takie, wiecie, draże, korsarze. To jest chyba ich, kurde, ulubiony przysmak. Ale wszystko w naturze. Kozy nie są zarobaczone, więc... Co tam będziemy im ładować przyjemności? Potem nas całują, liżą po buzi. Cześć, mały. Aż nie jest taki przytulasek, jak był, nie? Nie, już on, tak nie. On do kamery też się wstydzi. Nie no, kiedyś miał większą przyjemność z tego.
wyciskania. No ale wiesz, potem już przed, nie było czasu, tego tak nie braliśmy. Śmieliśmy się, bo nie zdążyłem wam złapać, kochani, jak podchodziły i kradły słomę z taczki. No, zresztą widać. Szczęśliwe, że mogą jeść słomę. Ja tam się wiozę trochę. Będzie taniej niż puszeczki. Mm-hmm. Czyli wykorzystanie, recykling. Spadaj z Unii. Zostaw królika. Mamy te paśniki dla królików na siano do wymiany. Na pewno. Bo lepsze są zdecydowanie na pewno te, które się wkłada do od góry. Siano. Do tych to się trzeba namęczyć, żeby napchać. Tutaj mają dużo chyba. Co? Tutaj jest dużo już. Nie jest dobrze. No co mam zrobić z tym sianem? Dać pieskom. Coś tu się mnie przestawiło kiedyś, jak wkładałem. Nie wciskaj tego, bo tam wyleciało. O, nic na siłę. Co? Nic na siłę. No dobrze, kochani, na dziś to tyle. Widzimy się w następnym vlogu niebawem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Cześć. The things that we'll do, 'cause I